już teraz bardzo oficjalnie chciałam Państwa przywitać, wszystkich uczestników pierwszego rodzinnego rajdu rowerowego po dworach i pałacach gminy Sochaczew, organizowanego wspólnie przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza i gminę Sochaczew. Chciałam Państwu przedstawić głównych sprawców zamieszania. Wójt gminy Sochaczew, pan Mirosław Olmiński, Zbigniew Gerasik, założyciel Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza, Marek Orzechowski, pomysłodawca i główny organizator rajdu, członek zarządu fundacji, i Jacek Spilaszek, komandor rajdu. Bez niego nie ruszylibyśmy do przodu. Mamy też partnerów, ale o tym to kilka słów powiem. Marek, natomiast na... jechać, bo stwierdziła, że nie da rady. Jak się podoba praca? Wspaniała, bo jest trochę asfaltu, trochę takich polnych rąk, gdzie możemy zobaczyć te budynki Mazowsza. Także pięknie połączone. Mieliśmy krowy, mieliśmy konie, widzieliśmy to lato jeszcze trwające, ale też widzieliśmy to jesieni. To jest piękne. Naprawdę. A jeśli chodzi o te dwory i pałace? No to jest ciekawe, dlatego że gdzieś tam przejeżdżamy obok i nie wiemy koniecznie, że one tam są. Więc to, że tam są, jeszcze jest piękna przygoda, naprawdę. Czy warto polecić inny rajd? Oczywiście, ja jestem przekonana, że to jest dopiero pierwszy nasz rajd, więc proszę zobaczyć, jaka jest liczba osób. Natomiast jak będą następne rajdy, to aż się naprawdę świetnie.